Padł więc w takiej właśnie postawie wiary. Wtedy, kiedy trzeba drugiemu pomóc, drugiego zrozumieć, uszanować, to nie możesz mieć zaciśniętych rąk i złośliwego spojrzenia. Trzeba się ucieszyć z tego, że ktoś czyni dobro drugiemu. Nie tak dawno w tym kościele z kimś rozmawiałem i on mówi, zaczął swoje tam wywody czynić. Ja mówię, popatrz, czy ty patrzysz na to złym okiem, że ktoś jest dobry? Zastanowił się. Czy można złym okiem patrzeć na to, że ktoś jest inny dobry? To następne pytanie człowiek stawia sobie, to jaki ja jestem, jakby tak czynił? Czy jestem? Do kogo należę? Jeśli z tego punktu widzenia spojrzymy na siebie, na innych, to zaczniemy tworzyć takie zgrane, harmonijne społeczeństwo, rodziny, wspólnoty, parafie, które będą tętnić miłością, prawdą, życiem ewangelicznym, których Duch Boży prowadzi swój Boży ład i prześwietli swoją mocą, oczyściwszy nas ze złych skłonności, uświęci aż na szpiku kości. To właśnie oznacza przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela, abyśmy żyli Duchem Bożym, nie duchem tego świata. Duch tego świata dzisiaj ekonomizm. Tam właśnie w krajach zachodnich burzy się kościoły czasem mające po kilkaset lat. Piękne, historyczne świątynie, dziedzictwo kultury chrześcijańskiej w Europie. Tylko dlatego, że na tym miejscu może powstać parking, który będzie bardziej ekonomiczny dla miasta. Ekonomizm. Coś, co się bardziej opłaca i co się wylicza w euro, w złotówkach, na koncie, w sposób taki fizyczny, materialny, ekonomizm. Żebyśmy nie popadali w coś takiego. To jest kolejna pułapka, którą prowadzi dzisiaj ludzi duch tego świata. Zobacz, jak Bóg chce nas przekonać do siebie i do swoich planów. Nie trzęsieniem ziemi, nie kataklizmami, nie plagami egipskimi, które znamy z opisów Biblii. Próbuje nas przekonać miłością. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Umiłował. I ten świat patrzy na Boga, który stał się malutkim dzieckiem dla nas, bezbronnym. Narodził się jakże w skrajnych warunkach, w skrajnej nędzy, w ubóstwie, aby zachwycić sobą nie tylko tych bogatych z pałaców, ale także tych z najbardziej oddalonych cywilizacyjnie i materialnie, i kulturowo centrów.
Narodził się jako malutkie dziecię i wyciąga rączki do każdego. Czyli człowiek, humanista, może przejść obojętnie wobec takiego gestu? Odnosi się z wielkim szacunkiem, z miłością, delikatnością, troską, słucha kwilenia dziecka, słucha dziecka płaczu, rozumie gesty, chociaż to dziecko jeszcze nie mówi ani słowa. Tak bowiem człowiek kocha małe dzieci, szczególnie rodzic, matka, ojciec, ale też rodzeństwo, bracia. Zobacz, tak uczynił siebie Bóg, żeby przez miłość podbić nasze serca dla dobra, dla zbawienia, dla wspólnoty. Czy przejdziesz obojętnie? Czy nie zatrzymasz się u wrót stajenki betlejemskiej i nie rozmyślisz nad sobą, nad tym, jak powinieneś, powinnaś, jak powinniśmy przyjąć Bożego Syna? Jak nim się zachwycić? Jak go ugościć w sercu? Jakie mu miejsce zgotować w naszym życiu społecznym, rodzinnym? Nie mogę przejść obojętnie wobec nikogo, kto ma wyciągniętą rękę, ale szczególnie nie mogę przejść obojętnie wobec dzieciątka Jezus. I oto ta święta noc, w której dokonał się zwrot ludzkości ku Bogu. Czy pójdę w tym kierunku razem z innymi, pod przewodnictwem naszych pasterzy Kościoła Świętego, czy też będę szukał jakichś innych dróg, które niekoniecznie do Boga prowadzą, które czasem są jakimś pomyleniem dróg wartości. Kogo posłucham? Komu pozwolę rzeźbić w mojej duszy kształt człowieka, kształt dziecka Bożego, kształt rodziny dzieci Bożych, kształt mojej własnej rodziny i wszystkich tych, którzy należą do naszej wspólnoty religijnej, narodowej, do wspólnoty świata. Bracia i siostry, patrzy na nas dzisiaj Pan Jezus z nieba, patrzy na nas Pan Bóg, patrzą ci, którzy odeszli od nas już do wieczności, do niedawna jeszcze zasiadali przy wigilijnym stole. Dzisiaj już tylko pozostało moje wspomnienie. Ale i wartości, które nam zaszczepili, a wśród nich prawdziwą i głęboką wiarę, prawdziwą pobożność, prawdziwą miłość. Cieszmy się i radujmy. Narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Przyszedł do nas, a myśmy go przyjęli. Amen. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
Niego zanosimy do Boga Ojca nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół powszechny, aby w każdym czasie głosił błogosławioną nadzieję oraz objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby byli dla świata świadkami Emanuela, czyli Boga, który jest blisko człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby narodzony Boży Syn umacniał w nich wiarę, miłość, radość i pokój. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ubogich i potrzebujących, aby Jezus, odwieczne słowo Ojca, przywrócił im prawdziwą nadzieję. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy odeszli z naszych rodzin i już nie zasiedli z nami w tym roku do stołu wigilijnego, aby światłość wiekuista opromieniała ich wieczne świata w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, abyśmy przyjmując całym sercem Boga, przyjmowali wraz z Nim drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ofiarodawców na budowę Kościoła, fundatorów, za wszystkich, którzy swoją pracą proszę, wspierają budowę naszej świątyni, za wszystkich, którzy przez ostatnie dni tak ofiarnie pracowali przy dekoracjach bożonarodzeniowych. Aby Pan Jezus wszystkim błogosławił, wspierał i wynagradzał wniesiony wkład w życie Kościoła. Ciebie prosimy. Najłaskawszy Boże, wraz z przyjściem Twojego Syna na ziemię, stąpił z nieba prawdziwy pokój, udzielaj dar Twojego pokoju każdemu człowiekowi odkupionemu przez Ciebie i wysłuchaj nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.